Człowiek olwiej twarzy znany również jako Stefan Bibrowski, urodzony 1890 roku w Płocku, polski artysta cyrkowy, znany z powodu nadmiernie owłosionego ciała. Syn Michała Bibrowskiego i Benedykty Kołyś. Przy chrzcie nadano mu imię Szczepan. W wieku czterech lat, kupiony przez niemieckiego przedsiębiorcę Majera który uczynił z niego atrakcję pewnego pokazu. Zanim został wystawiony na wystawę, włosy Lionela urosły do 8 cali, 20 cm, na jego twarzy i zwisały około 4 cali, 10 cm, wszędzie indziej. Jego ciało było prawie całkowicie pokryte włosami, jedynymi wyjątkami były dłonie i podeszwy stóp. W 1901 roku Lionel wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zaczął występować w cyrku Barnum and Bailey Circus. Od tego czasu koncertował z cyrkiem, od czasu do czasu wracał do Europy. W swoim akcie Lionel wykonywał sztuczki gimnastyczne, a także rozmawiał z ludźmi, aby pokazać swoją delikatną stronę, która ostro kontrastowała z jego wyglądem. Osiadł w USA w 1920 roku. Stając się popularną atrakcją i przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie był stałym elementem na Coney Island. Bibrowski znał pięć języków obcych i nosił dobrze skrojone ubrania, dzięki czemu. Mimo swej przypadłości, sprawiał wrażenie człowieka ujmującego. Nadal są w obiegu pocztówki przedstawiające bibrowskiego przypominającego lwa. Karl Zuckmayer zastosował motyw człowieka lwa w książce Die Fastnachtbeichte. Na wystawie Schaumich an. Wiener Portrats w Willi Hermesa można było zobaczyć obraz człowieka lwa namalowany około 1910 roku przez Wilhelma Scharmana. Pod koniec lat dwudziestych Lionel wycofał się z kariery cyrkowej i wrócił do Niemiec. Podobno zmarł w Berlinie na atak serca w 1932 roku w wieku 41 lat.